małym spacerze docieram na miejsce. Niestety dom ten jest otoczony zamieszkałymi domami, dlatego będę musiał być bardzo cicho. Tak wygląda wejście. Stoi tam nawet samochód, jakiś pick-up. Dom jest cały zarośnięty, prawie metrowymi pokrzywami. Jednak to nie jest duży problem. O, tak wygląda wejście. Z tego co mi wiadomo, ten dom to jest prawdziwa perełka w tych okolicach. Zresztą zobaczymy sami. Już na samym wejściu przepiękny kominek. I oczywiście całe wyposażenie tego domu zostało. Tutaj kolekcja lalek porcelanowych. Wiatraczek, kierbce, to raczej znak rozpoznawczy Holandii. Wejdziemy teraz do głównego salonu. Wow, ale atmosfera. Zobaczcie, wszystko w takim starym stylu zrobione. Tu jakieś dzwoneczki. Jeszcze działają. Ten już nie. Tu jakieś jajeczko. W szufladach również zostało wyposażenie. Bardzo dużo figurek, wazoników poustawianych. Tutaj mamy nawet naboje. Ten to już konkretny kaliber. Talerzyki ozdobne. Czuję się tutaj, jakbym był w jakimś sklepie z antykami. Naprawdę bardzo dużo starych przedmiotów. Ciekawe, czy coś znajdziemy w środku. Ręczniki. Tutaj na klucz. O, tutaj również ubrania jakieś. Kolekcja żelazek. Piękne wazony, dalsza część wyposażenia. Wow, ale ten obraz piękny, 3D. Ładnie wyrzeźbione. Sprawdzimy, co jest w środku. O, tutaj mamy dokumenty. Pocztę, korespondencję, Jakiś stary magazyn samochód. Zobaczcie, z którego roku. 1981. Dobra. Przepiękne. Tu kilka obrazów z końmi. I kolejna kolekcja porcelany. Cukier, kawa, wszystko posortowane ładnie. Tutaj bardzo stary drewniany fotel, pewnie solidnie zrobiony. Zresztą to jest komplet razem z tą kanapą. Telewizor jeszcze z dupką tutaj. Nawet moneta belgijska, czyli franki. Puste. O, tutaj jest więcej monet. Dziesięć franków. Tutaj mamy 5 franków. No i ciuszki. Dobra. Tutaj piękny kominek. Widzę, że za drzwiami został jeszcze obraz, jednak jest cały w pajęczynie. Nie będę psuł tego klimatu, niech zostanie tak, jak jest. O, tu mogę już wyłączyć latarkę, tu mamy przedpokój. Na wprost nas główne wyjście. Korytarz też ozdobiony różnymi talerzykami. Tutaj również. I mamy kolejny piękny pokój. Wow! Ale widok. Zobaczcie ten rower w ogóle. Ktoś sobie własnoręcznie wyspawał rower, ramę właściwie, i doczepił tylko koła. Świetna robota. Tu została piękna lampa. Niesamowity świecznik. Za nim młynek do kawy. Tutaj stół, najprawdopodobniej tutaj spożywali swoje posiłki. Tu trochę sprzętu ogrodniczego do przecinania żywopłotu, sekator. Co tutaj mamy? Kilka końcówek. miedzianych, mosiężnych. Tutaj również obraz. Ściany już całe zagrzybiałe. Tutaj kolejny młynek do kawy. Piesek ze szkła. W środku pewnie również ubrania, nie będę tam zaglądał. Tylko nie widzę tutaj schodów na górę. A tu mamy jeszcze jakiś pokój, czy nie? O, i znalazłem schody na górę. Nie będziemy czekać dłużej. Wbijamy. O, wiaderko z wodą. Widać, że tutaj przecieka już. Niestety mamy dziurę, czyli z dnia na dzień dom będzie wyglądał coraz gorzej. Wow, sypialnia. Ale piękne łóżko. Zobaczcie, całe w drewnie. Szafka nocna. Wow, została nawet biżuteria. Tego się nie spodziewałem. A w środku? Tu mamy piękną meblościankę. Sprawdzimy, czy jeszcze zostały ubrania. Tak, wszystko zostało. Tu jakaś walizeczka. A co tutaj może być? Puste. Tutaj druga strona łóżka, również stoi nocna szafka. Piękne pojemniki, bardzo stare. Coś tam jest, ale tutaj to również coś jest. Sprawdzimy, co tam jest, czy nie. Spróbujemy otworzyć. Co my tu mamy? Rodzinne zdjęcia, bardzo stare. Zobaczcie. Dobra. Tutaj ktoś kolekcjonował znaczki. Jeszcze niektóre nawet nie są stemplowane. Dobra. Witam Was serdecznie. Piecyk, którym nagrzewali sobie sypialnię, najprawdopodobniej gazowy. Tak, tutaj jest rurka poprowadzona z gazem. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń. Tutaj co mamy? Nie wiem, czemu miał służyć ten pokój. Nie ma tu żadnego łóżka, ale jest szafka wypełniona kolekcją lalek. O, bardzo ładna kolekcja. Tu nawet są stare samochodziki. Wow. Co? Takie malutkie miecze, zobaczcie to. Zobaczcie. Tak jakby prawdziwa szabla, tylko miniaturowa. Wow, bardzo ładne. Tu nie idzie otworzyć. Talerzyk. Zobaczcie, jak cały pokój zagrzybiał. Został krzyżyk, którego ledwo widać. Żelazny, z aluminiową postacią Jezusa. Tu mamy kolejną sypialnię. Tamta bardziej mi się podobała. Było w niej wiele więcej miejsca też. Tu mamy szafkę taką podwójną. Pojemnik na perfumy. I z tyłu bardzo duża meblościanka. Zajrzymy do jednych drzwi. Tutaj mamy ciuszki. Wszystko wypełnione jest. O, jedna szafka nocna. Czyżby to było koniec? Najprawdopodobniej tak. Było jeszcze na dole kilka pomieszczeń, do których nie wszedłem i oczywiście chciałbym znaleźć piwnicę. Na pewno jest ciekawa, zważywszy na wyposażenie, jakie znalazłem w pokojach. A to co tutaj jest? A, dodatkowe szklanki. Coca-Cola, bardzo stare. Takich już nie ma w produkcji od bardzo dawna. No, z Harley'em. Zobaczymy, co w drugiej połówce. Ach, nie idzie otworzyć. Tu jest jeszcze jakiś zakamarek, do którego nie wszedłem. Tutaj przechowywali chyba rupiecie takie mniej potrzebne. Chodźcie, poszukamy piwnicy. Chyba że tutaj nie ma po prostu piwnicy. Jeszcze rzut okiem na ten salon piękny. Normalnie sklep z antykami, nie? Zobaczcie, jaka gigantyczna pajęczyna, nie wiem, czy to widać, ale ciągnie się od telewizora aż po sam sufit. Bardzo stary telefon. Sprawdzimy jeszcze tylko, czy będzie tutaj piwnica, czy nie. Którędy ja wchodziłem? Ja chyba wchodziłem tędy. Trzeba lekko chyba unieść drzwi. Jest. Mamy piwnicę. Super. Na wejściu ganki, najprawdopodobniej ze stali nierdzewnej, bo tak to już dawno by były zadzerwiałe. Wow. Dość mrocznie wygląda, ale ja właśnie takie lubię. Ciekawe, czy będzie jakieś wyposażenie. Widzę, że tutaj jest pompa, czyli piwnica była lub jest zalana. Tak, ona dalej jest zalana. Zobaczymy, czy warto kombinować wejście tam. Jest tam parę rzeczy. Jednak nie będę tutaj wchodził. Postaram wam się tylko zbliżyć delikatnie. Jest tam kilka przedmiotów, trochę garnków, trochę talerzy. Jednak nie będę tam wchodził. Widać, że jest tutaj około 10 cm wody, czy nawet 20. Nie będę się moczył tutaj. Dobra. Zamieniamy się z powrotem. Zobaczcie. Zaglądamy do lodówki? A czemu nie? Może nie będzie tak źle. Pusta. Tędy wszedłem. Tutaj co jest? O, tu mamy jeszcze jakieś pomieszczenia. Nie wierzę. Elektryczny skuterek dla starszych babci. Tutaj bardzo dużo jeżdżą właśnie takimi. Jeżeli ktoś już ma naprawdę słabe nogi, kupuje sobie po prostu taki skuterek. Jaki wypas. Ładowany na akumulator. Niektóre nawet potrafią przejechać do 100 km. Tutaj kolejny rower. Champion. Również jakieś starocie. Zdjęcie kobiety, która tu mieszkała. Zobaczcie, stara harmonika. Jakieś pudełko ze skarbami. Nie, książki. Zobaczymy, czy coś jest w szufladzie. Łyżki, widelce. Całe wyposażenie kuchni. Bardzo stare. O, widzę tam jakieś stare monety. Zaraz musimy zobaczyć je. Zobaczcie. Cały słoik starych monet. Ciekawe, czy to tylko są belgijskie, czy inna waluta też się tutaj znajdzie. bardzo ciekawe. Dobra, odłożymy to z powrotem. Dobra, tu kilka noże do cięcia szyb. Takie kiedyś używano noże do cięcia szyb. Tu się cięło, wkładało się w tą wnękę i łamało. Co tu mamy jeszcze? Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Kibelek. Witajcie w kibelku. Telefon. I duża lodówka. Został nawet motorek. Peugeotik. Czy to jest tylko naklejka? Nie wiem, ale bardzo fajny. Ta, Peugeot. Tutaj narzędzia zostały. Zobaczcie, jakie stare radio. Hitachi. Akumulator. Jeszcze podpięty pod ładowanie. Pralka. Szafka na narzędzie. Wszystko pełne. A co tutaj jest? Wow, jakiś warsztat. Najprawdopodobniej właśnie tutaj powstał rower, który widzieliśmy wcześniej, własnoręcznie zrobiony w tej pracowni. Tutaj wiertarka przemysłowa. Kilka opon. Czy coś będzie w takiej starej szufladzie? Jest kilka przedmiotów, jak w każdym warsztacie. A tutaj jest jeszcze coś. Tu kolejny rower mamy i kolejne wejście. Było przytrzymywane chyba drewno, albo kolejny po prostu magazyn, w którym chowano rupiecie mniej potrzebne. Tak jest. Tam dalej nie będę wchodził, zbyt dużo tych pajęczyn tam jest. Dobra. Co jest za drzwiami garażowymi? Bo po prostu spojrzę przez szybę. Wow, jest tam bardzo dużo samochodów. Tylko one są bardzo na widoku Nie wiem, czy nie będzie ryzykownym iść tam i nagrać je. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kerscher. Na tle tego pięknego salonu zakończę moją eksplorację i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Na dole z waszej prawej strony jest czerwony napis subskrybuj. Jeśli go klikniecie, zrobi się szary. To znaczy, że będziecie od tej pory oglądać już moje filmy. I oczywiście obok możecie kliknąć dzwoneczek, który powiadomi was o tym, że jest wrzucony nowy film. Ja się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam za tydzień. Na razie.